Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia naszego Stwórcy, Boga Ojca, przekazanego do Lendinoskiewicz. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Umiłowane dzieci, ja jestem Pan Bóg i Królestwo Niebieskie jest moje i tylko moje. Módlcie się, moje kochane dzieci, módlcie się. Jestem Panem Bogiem, który kocha każdego z was. Módlcie się i wpatrujcie się w serce, które was kocha, bo ja jestem miłością i kocham was. Dzieci, które modlą się do mnie, Pana, który tak was kocha, przynoszą mi taką radość, a aniołowie wielbią mnie tak jak wy lub razem z wami. Módlcie się, moje kochane dzieci. Moje miłosierdzie jest wasze. Módlcie się, ukochane dzieci, i wiedzcie, że ja jestem zawsze z wami, Pan Bóg i Ojciec. Nie wątpcie w moją wielką miłość do was, nie wątpcie we mnie nigdy. Jesteście moimi ukochanymi dziećmi, a ja jestem waszym ojcem, który pragnie chronić moje dzieci przed ich wrogami i przed wszystkimi niebezpieczeństwami duchowymi i doczesnymi. Wołajcie do mnie, moje dzieci, bo ja jestem. Przychodźcie do mnie z całą waszą radością i z całym waszym śmiechem, bądźcie uważni na mnie, waszego Pana Boga, który was kocha. Przynieście mi każdą troskę i wszystkie wasze łzy, a ja wrzucę je w najgłębsze oceany lub wody, i uspokoję was lub pocieszę. Zostaliście stworzeni dla mnie, tak jak ja jestem dla was. Kochajcie mnie, ukochane dzieci. Okazujcie mi waszą miłość przez niekończącą się i uważną modlitwę. Nie możecie dobrze radzić sobie na tym świecie bez modlitwy i bez hojnej i odważnej relacji ze mną, waszym Panem Bogiem. Piękne dzieci, czcijcie mojego Syna, Chrystusa. Jest to niezbędne dla waszego życia. On jest żywym Bogiem, którego ofiara was zbawiła, on jest żywym miłosierdziem, które jest wam ofiarowane tak otwarcie i chętnie. Och, umiłowane dzieci, przyjdźcie do mnie, waszego Pana Boga i czcijcie całym waszym sercem mojego pięknego i błogosławionego Syna, którego kocham i uwielbiam. On jest moim Synem, Chrystusem, waszym Zbawicielem. Nie odrzucajcie miłości i miłosierdzia Chrystusa, odrzucić Go, to odrzucić mnie. Jesteśmy jednym Bogiem i tak jak mnie kochacie, tak i Jego kochacie, tak samo, jeśli odrzucacie Jego, Chrystusa, odrzucacie mnie, waszego Pana Boga i Ojca. Umiłowane dzieci, nie narażajcie waszych dusz na niebezpieczeństwo odrzucając bezgraniczną wielką miłość Chrystusa. On przynosi wam takie miłosierdzie, jeśli tylko pokochacie Go całym sobą. Mój ukochany Syn obdarza was moim miłosierdziem, a ja przychylnie patrzę na tych, którzy adorują i czczą mojego ukochanego Syna. Nie odwracajcie waszych twarzy od Jego miłości i miłosiernego serca. Chwalebne dzieci, musicie kontynuować modlitwę lub modlić się o wiele, wiele więcej. Zło w tym świecie przeraża całe niebo. Szukajcie mojego miłosierdzia dla tego świata, ponieważ czernieje on codziennie i doprowadza mnie do gniewu. Jestem Bogiem zazdrosnym i widzę, jak synowie Izraela błądzą i odsuwają się od wszystkich moich świętych praw. Kobiety są dla mnie udręką i szukam córek o łagodnym sercu i kochającym, które ofiarują mi swoją miłość i uwielbienie. Dzieci tego świata, nie wiecie, co nadchodzi. Moje piękne dzieci są mi najbardziej ukochane i jako takie muszą być karcone lub oczyszczane przede mną. Och, umiłowane dzieci, nie czekajcie i nie zwlekajcie.
Ja jestem pośród was i szukam zdrowych krzewów, które przynoszą owoce, a odcinam te, które zwiędły. Szukam największych lub najdojrzalszych owoców i patrzę z wielką radością na moje żniwo dusz. O dzieci tej ziemi lub świata, nie zwlekajcie w waszej miłości do mnie, waszego Pana Boga i Ojca Przedwiecznego. Ja jestem waszym kochającym Ojcem i daję moim dzieciom dobre dary. Umiłowane dzieci, zaufajcie mi. Kochajcie mojego Syna, Chrystusa, a będziecie zbawieni. Ofiarujcie mi wasze piękne modlitwy, a ja was wysłucham i odpowiem na wasze wołania i prośby. Uwierzcie we mnie, moje dzieci. Nie odwracajcie się plecami do Pana Boga, który was kocha, bo tak całkowicie narażacie swoją duszę. Nie niedowierzajcie, że ja odrzucam wszelkie zło i każdy grzech. A jednak daję wam miłosierdzie, abyście zostali przyjęci do Królestwa Niebieskiego, do mojego Królestwa. Dzieci, musicie traktować mnie poważnie. Nie zwlekajcie, ale przyjdźcie do mnie w pokucie i po moje miłosierdzie, a będzie ono wasze. Nie możecie sobie pozwolić na zwłokę. Nie możecie sobie pozwolić na zabawę i głupstwa z moich wezwań. Umiłowane dzieci, jestem dobrym i kochającym ojcem i nie pozwalam, aby moje dzieci stały się piekielnikami lub poganami bez sprawiedliwej kary. Dzieci, tak wielu waszych braci jest w niebezpieczeństwie wiecznej ciemności. Odrzućcie wszelkie zło i unikajcie pokus, które was pociągają do zła i grzechu. Duch Święty prowadzi was, jeśli tylko będziecie słuchać. Duch napełnia wasze serca miłością, radością i rozeznaniem, gdy jesteście uważni na Pana Boga, który was kocha. Szukajcie przewodnictwa Ducha Świętego i nie oddalajcie się ode mnie i mojego Syna, Chrystusa, bo my jesteśmy jedno z Duchem Świętym i jesteśmy miłością. Och, ukochane dzieci, całe niebo ubolewa nad waszym grzesznym światem. Jesteście jak dzieci, które czołgają się do głębokiego dołu, nawet gdy wasz kochający rodzic próbuje was powstrzymać. Umiłowane dzieci, wiedzcie, że wasza kara przychodzi, kiedy myślicie lub wierzycie, że dzień jest wypełniony doczesnymi światłami lub rozkoszami tego świata. Tak więc niebo poczernieje i zawiruje gwałtownie, a największa burza przyjdzie, by zasiać na tej ziemi zniszczenie i chaos. Ja jestem Bogiem sprawiedliwym i prawym. Jestem stwórcą całej ludzkości i moje prawa nie mogą być wyśmiewane. Umiłowane dzieci, traktujcie mnie poważnie. Ja jestem miłujący i miłosierny i pragnę dać moją miłość i miłosierdzie każdemu z was. Nie odwracajcie mnie od siebie. Nadchodzi czas, kiedy wasz mistrz powróci niespodziewanie. On wyda przed wami obfitą ucztę, wielkie święto, chyba że jesteście dla mnie obcy. Wy nie zapraszacie do swoich domów obcych, którzy stoją przed wami. Przyjmujecie swoją rodzinę i przyjaciół z radością, tak jak ja. Umiłowane dzieci, mówię wam, nie oddalajcie się ode mnie i od mojej miłości. Przyjdą największe nieszczęścia i moja chwała będzie widoczna w oczach każdego człowieka. Moja chwała będzie widoczna na całym świecie, a modlący się będą wiedzieć i będą się modlić z wielką radością w swoich sercach. Wierne dzieci, które mi ufają, poznają łaskę Bożą, Pan Bóg jest z nimi i chroni każdego z was od wszelkiego zła. Umiłowane dzieci, wasz Pan Bóg nie kłamie i nie bawi się z duszami ludzkimi. Ufajcie mi i wiedzcie, że nadejdzie ten dzień, i tak wielu będzie wołać do mnie, i nauczy się modlić przez moją wielką miłość i miłosierdzie. Trzy czarne dni i noce stoją przed świętymi.
modlący się będą szukać i znajdą Pana Chrystusa w swojej ufności i wierności we mnie. Ci, którzy odrzucili mnie na rzecz grzechu, będą wołać o moje miłosierdzie. Wiedzcie, że ja jestem z wami i dyscyplinuję moje ukochane dzieci. Przynoszę moje miłosierne serce do uważnych i rozmodlonych. Przynoszą mi one taką radość. Nie wątpcie w moje słowa, ukochane dzieci. Moim największym pragnieniem jest zgromadzić wszystkie dusze przede mną, abyśmy mogli razem radować się w Królestwie Niebieskim. Tęsknię za wami i oczyszczam was z grzechu. Wypatrujcie mnie. Nie wątpcie w moją miłość do was. Nie wątpcie, że odrzucam grzeszność tego świata. Córki Syjonu zdradzają mnie, a synowie Izraela śmieją się teraz ze mnie. Umiłowane dzieci, wiedzcie w waszych sercach, że moje prawa nie mogą być wyśmiewane, bo są konsekwencje, wielkie konsekwencje za wasze grzechy. Odejdźcie więc od tego świata i przyjmijcie boskość mojej największej miłości i miłosierdzia. Umiłowane dzieci, ja jestem zawsze z wami, nawet gdy nadchodzi ciemność. Jestem zawsze z każdym z was, ponieważ kocham was ponad wszelkie zrozumienie, bezwarunkowo i bez ograniczeń czy granic. Usłyszcie moje wezwania i przyjdźcie do mnie. Czekam na was, moje dzieci, abyście mnie wzywali. Tak więc, mówię, wzywajcie mnie. Nie zwlekajcie z powodu rzeczy doczesnych. Ja jestem pierwszy we wszystkich rzeczach. Oddajcie mi cześć i bądźcie jedno z Panem Bogiem. Dzieci, módlcie się mocno całymi sercami. Nie zdradzajcie mnie nienawiścią i odrzuceniem. Ja kocham każdego z was i chcę was mieć przy sobie. Módlcie się, moje dzieci, a ja daję wam dzisiaj mój największy pokój. Módlcie się, ukochane dzieci, módlcie się.